tej strony ja, Antek, i dzisiaj aktualnie nagrywam dwa odcinki pod rząd i to jest pierwszy, żeby później nie było. I kilka rundek zagramy Angelo, czyli najnowszym zadymiarzem w grze, nie licząc Melody, bo jej nie ma jeszcze. Powiem. Ten, co już musi chodzić. Wracaj tu. Dobra, tam jest Bee, nasza pszczółka, Bee, królowa Bee. Dwa Magnusia musi zniszczyć. On ma na jednego hita. Bardzo fajnie. Już jest na maksa jego atak. Sam. Kurde. Ma na maksa już jest. I ile on zadaje? Ty, panie! Strzelaj w niego. Chyba, że ja mam zabić, to już co innego. Zwycięska pasa. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Gramy sobie do drugiego star dropa. Może dropimy coś fajnego. Na samym środku. Kurde, nie trafiłem, no ale chodź mi, że trochę za słabo. O, teraz powinno chyba mnie lepiej słychać. Nie buchaj! Kurde, tika, musieliśmy zginąć. Musieliśmy. O. Dobra, fajnie, on ma diamenta. Ej, jesteśmy teamem, które umie latać nad wodą. Chodź, chodź. Tu. Oj. Trafiony, zatopiony. Moim zdaniem Angelo na wywodzie powinien dostawać więcej zadawać więcej obrażeń. On jest podobny do Amber, Hanka. I tak jak Amber i Hank na początku, naprawdę postać, która była w moim top 10, a potem najsłabsza postać, jaka istnieje w tej grze. Jest to.
Kocz! Kto ma więcej w ogóle? Chyba ja miałem. O, i mamy taki na Dzień Kobiet sprayik. Dziękujemy bardzo. Choć już dawno po Dniu Kobiet. Po Dniu Kobiet to nie jest jakoś mega dużo. Dobra, zginęliśmy, ale mówi się trudno. Fajnie, Piper, która ma ulta. Dlatego się do niej nie podejdzie na blisko. Ale na daleko to już co innego. Bardzo fajnie, bardzo dobrze wiedzieć, że ja ginę jak zawsze. No strzelaj! Czekaj na mnie. Aha, czyli nie poczeka. Trafiony, zatopiony. Dobra, i to była ostatnia rundka, to jest pytanie. Tak. Epicki. Emotka do Jessie jest wściekła. Dobra, więc... Jeśli wam się spodobało, zostawcie suba i lajka w górę. Napiszcie w komentarzach, czy macie Angelo. A jeśli nie macie, to co robiliście z legendarnego starodropa, który był...